Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Właściwie, nie wiadomo, seks bez zabezpieczeń, skoro dwójka dzieci w międzyczasie. Aczkolwiek w ciąży byłam 4 razy, poroniłam gdzieś po drodze 2 razy. Cała ta moja historia, pewnie życia, jakiegoś funkcjonowania. Jako 3-letnie dziecko miałam wypadek, przejechała po mnie kosiarka, zoperowano mi nogi, gdzieś tam na szczęście kości były całe, co do rąk już się nie podjęto działań. I potem to moje życie funkcjonowało w kierunku bycia po prostu elementem społeczeństwa. Ja pochodzę z bardzo małej miejscowości, małej albo dużej. Ja się utożsamiam z Zarytym i byciem zarycianką, aczkolwiek kiedyś mój tata mi powiedział, co ty za bzdury w tej telewizji opowiadasz, jak przecież Zaryty od reformy administracyjnej w 1957 roku jest częścią Rabki Zdroju. I przez długi czas ja właściwie nie patrzyłam na siebie jako na osobę niepełnosprawną, z niepełnosprawnością, osobę, w której głowie funkcjonowały jakieś bariery w kontekście robienia albo nie robienia czegoś. I myślę, że to było fantastyczne, że dopiero kiedy poszłam do liceum, kiedy właściwie dojeżdżając do centrum Rabki, ludzie za mną się jednak oglądali i ta moja fizyczna niepełnosprawność ruchowa, tego, że nie mogłam machnąć na autobus, żeby się zatrzymał, albo otworzyć sobie swobodnie drzwi, jak one się przycinały, czy jakieś inne czynności, w których ewentualnie ktoś próbował mi pomóc, dopiero właściwie wtedy chyba w mojej głowie pojawiło się, że jakiś rodzaj inności jest dostrzegany gdzieś po drodze. Ale chyba bardzo szybko to wyparłam, chociaż wyparłam to również w związku z tym, że w moim życiu sport i ta fizyczność siebie samej i radzenia sobie ze sobą też pewnie o tym zdecydował. I to było też jakimś elementem dochodzenia do tego, że właściwie radość życia, bycia jest po prostu zależna ode mnie samej. To, co robię, to, co mnie cieszy i kwestia, konferencja, temat, projekt, Sekson jako taki i seksualność jako taka nasza, ona nie jest właściwie w głównej mierze związana z samym aktem seksualnym, tylko przecież my cały czas myślimy o radości, flirtowania, bycia z drugim człowiekiem. To nie polega na tym, że tylko i wyłącznie czyjaś fizyczność decyduje o jakichś dalszych krokach, ale tak naprawdę to chodzi o to, czy spotkamy tą osobę, z którą mamy o czym rozmawiać, która nas uzupełnia, wspiera, z którą budujemy coś razem. I tak to w moim życiu się gdzieś po drodze zadziało, że moje macierzyństwo i moment, w którym pojawiły się moje dzieciaki. Piszczę. Właśnie. To był moment, w którym pojawił się też gdzieś po drodze strach. Strach przed tym, no bo jak? Jednak z tym moim jednym chwytem. Przede wszystkim wydawało mi się, że dziecku głowa na pewno odpadnie, tak? Bo każdy z nas kojarzy, że takiemu niemowlakowi trzeba tam przytrzymać tą główkę, że to dziecko zanim zacznie siłą własnych mięśni tę głowę trzymać, to rzeczywiście to ważna rola i to było jakby moje główne skojarzenie. Szybko oczywiście wyjaśniło się to, że to, co zresztą sami wiecie w naszym funkcjonowaniu, każdego z nas indywidualnie, że my po prostu, każdy z nas mamy sposoby na wszystko, na to, żeby założyć ubranie, żeby poprawić sukienkę, żeby z tym maluchem funkcjonować. Bardzo podobał mi się wykład przed przerwą w kontekście tutaj cięcia cesarskiego, tego jak się z tym wszystkim gdzieś po drodze obchodzić. Ja rzeczywiście miałam 2 cesarki po drodze i miało to też duży jakby na to wpływ miała kwestia, że jednak 10 lat temu wcale nie było tak dużo informacji w kontekście tego, żeby lekarz wiedział to, czy mogę rodzić naturalnie, czy nie mogę, czy coś tu przeszkadza, czy nie przeszkadza. Sugestią definitywnie było, że cesarka. Tak samo znalezienie gabinetu, położnej, to zawsze wiąże się z tym, że no, jest jakaś nowa sytuacja, jak niewiadoma, to niewiadoma. I stąd na tamtym etapie przede wszystkim było dużo strachu. Ja się oczywiście zabezpieczyłam w całym tym strachu, tym, że chciałam, żeby był ktoś, kto się na takich maluchach zna. I od samego początku miałam wsparcie położnej, która też docelowo potem została z nami jeszcze 2,5 roku. Natalia jest przyjaciółką naszej rodziny i właściwie ona w dużej mierze wsparła mnie w tych moich strachach i lękach. Ale też bardzo szybko, plus minus, pierwszy tydzień chyba był taki newralgiczny, kiedy po prostu, jak w każdego z was życiu, uczymy się, jak dostosować tą rzeczywistość. Więc tak jak widzicie, czy to kwestie przewijania dziecka, czy jakiegoś karmienia. Ja po prostu na przykład bardziej potrzebowałam podłogi, szerokiego chwytu, moich nóg w tym, żeby sobie zabezpieczać to dziecko. Kiedy siedziałam z Olimpią przy stole, nie miałam pewności, żeby ona mi nie spadła, to na tym zdjęciu, tu trzecim po prawej, ostatnim, jakby zakładam nogę, trzymając je na jej kolanach. To były jakby takie jakieś naturalne ruchy, które wykonywałam. Jak młoda usypiała, to tak jak widzicie, też w jakichś pozycjach różnie się zdarzało po turecku siedzenie, tak żeby dziecku było wygodnie, niekoniecznie na rękach. Zabawy, jak widać, też bardziej gdzieś tam pewnie dzięki temu, że byłam dosyć mocna mięśniowo. Mogłam się z nią tak bawić, jak bawić gdzieś na jakiejś podłodze, więc z czasem to wszystko się oswaja, ale to wszystko jest to, na ile nasze ciało daje nam możliwości. W moim przypadku bez mojego partnera jakby też nie byłoby takiej swobody w całym tym działaniu, bo jest cała masa rzeczy, których oczywiście nie jestem w stanie zrobić, nie jestem w stanie wyciąć dyni, oczu, buzi i innych elementów, więc jak mój synek czy moja córka takie rzeczy potrzebują, to oczywiście jest tata. Ten tata był od samego początku, kiedy były kolki u dzieci. I wiecie, trochę to życie już, jakby wchodzenie w ogóle w sferę macierzyństwa, to jest kwestia wchodzenia w takie działania dalsze niż tylko flirt, spotkania, próba znalezienia tej drugiej połowy, z którą rzeczywiście chcielibyśmy iść przez życie i działać, uzupełniać się i tak naprawdę cieszyć się radością tworzenia akurat rodziny. Bo ja by przez bardzo długi czas jakby w ogóle nie zakładałam, że tak chcę funkcjonować w rodzinie. Wydawało mi się, że mam tak szczęśliwe życie, bo po prostu jestem szczęśliwa z tym, co robię na co dzień. Moje macierzyństwo było też relatywnie późnym macierzyństwem, bo ja miałam 34 lata, kiedy pojawiła się Olimpia. I tak naprawdę dużo jest takich elementów, przy których jednak ja bardzo mocno wiem, realnie, przyziemnie mam tę świadomość, że macierzyństwo jednak jest dużo prostsze i łatwiejsze, jak jest tym macierzyństwem w parze. Moja kurtka jest tu zapięta, dziecka Jasia, polar zapięty. Nie zrobiłam tego ja, zrobił to mój partner. I najczęściej to właśnie w taką stronę idzie. Dzisiaj trochę to też idzie w taką stronę, że niejednokrotnie to już Olimpia zasuwa zamki w kurtkach czy ubraniach Jasia czy mojej, a teraz coraz częściej już tylko mojej. Patenty na różne rzeczy. Wspominam siebie z tamtego okresu takiego pierwszego bycia mamą, że trzeba było po prostu dostosować się znowu do nowego stworzenia i do tego, co ono lubi, co je zabawia, jak zmienić pieluchę z jakimś tam wybuchową zawartością. U takiego dziecka, które jednak się kręci, wierzga, trzeba było po prostu nauczyć się tego dziecka, zobaczyć, co je pacyfikuje na dłuższą chwilę. Współcześnie, no cóż, media i telefon albo tablet, które gdzieś stoją obok, niezmiennie są wsparciem rodziców, myślę, że każdego wręcz, ale też tu akurat jakieś książeczki, które były tymi bardziej ulubionymi od innych. Dużo takich momentów, o właśnie, tutaj o tym trzymaniu głowy gdzieś tam, jednak ta moja lewa ręka i lewy łokieć z czasem też starczały, żeby tą głowę przytrzymać, chociaż tu akurat to już taka mocno stabilna głowa gdzieś po drodze. To są te moje pociechy i to jest trochę tak, że tak jak wspomniałam wcześniej, obstawiałam przez długi czas w moim życiu, kiedy po tych różnych flirtach, spotkaniach wirtualnych, niewirtualnych, spotkaniach w sporcie paraolimpijskim, których było mnóstwo i przecież tych okazji do poznawania ludzi jest na co dzień bardzo dużo. Każdy z nas wychodząc z domu właściwie poznaje, jeśli chce poznawać i ma oczy otwarte. Zakładałam, że niekoniecznie macierzyństwo jest tą drogą. Dzisiaj jest fajnie, że jest. To nie jest coś, co ewentualnie w moim odczuciu jest jakimś obszarem, który miałby być nie do zrealizowania, jeżeli znajdziemy tęże właściwą drugą połowę. Choć wcześniej mówiliśmy też o tym, że to tak nie do końca wszystko musi się opierać tylko i wyłącznie o te drugie połowy, że pojawiają się kwestie jednak innych możliwości medycznych również, ale trzeba sobie zdawać sprawę i być brutalnie realistą po ziemi chodzącym, że takich momentów, w których jednak choćby na przykład wsparcie czyjeś jest potrzebne, czy to rodziców, dziadków, partnera, jest po prostu oczywiste, przynajmniej dla mnie. To są te moje maluchy, które już nie są tak bardzo maluchami. Moje podejście do i spojrzenie na to macierzyństwo jednak cały czas w głównej mierze obraca się wokół tego, ja potrzebuję wsparcia na co dzień. Realnie wiem, że wielu rzeczy nie jestem w stanie ogarnąć całkowicie sama i teraz pozostaje tylko zawsze nasza gdzieś decyzja, tak? Co w tym wszystkim jest istotą frajdy życia i tego co dzieje się na co dzień. Też potrzeb tej drugiej strony, bo jeżeli już budujemy jakąś relację i budujemy jakiś związek, budujemy ją jednak w oparciu o potrzeby i radości też tej drugiej osoby, dostrzeganie tego wszystkiego. Więc w moim rodzinnym funkcjonowaniu wyszło tak, jak wyszło. Mówię, ta droga była długa, relatywnie. Nie byłam mamą, która bardzo wcześnie i szybko była tą mamą. Nie zakładałam też, że muszę być mamą. Chyba bardzo długo po prostu cieszyłam się tym, że spotykam ludzi, czy to wirtualnie, czy to realnie i właściwie sprawiam sobie przyjemność, a im bardziej poznaję drugą osobę i wiem, że jest interesująca w mojej głowie i pewnie dotyczy to po prostu istoty ludzkiej jako takiej, bo my tutaj chyba nie musimy sobie mówić i tłumaczyć tego, że to tak jest. No, my jesteśmy sami dla siebie tą istotą życia jako takiego i bycia radosnym, pozytywnym życia na tym świecie i forma, w jakiej to wszystko gdzieś wybrzmi i wypłynie, czy to na przykład macierzyństwa, zależy od nas, więc każdy z nas musi pewnie trochę najistotniej, najmocniej rozmawiać z samym sobą i z czasem po kolejnych doświadczeniach funkcjonowania iść do przodu. Bardzo dziękuję za uwagę. Odwagi, chęci na życie. Niech nam nigdy nie zabraknie.